Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy Daci Sandero. Jest to już moje drugie spotkanie z tym modelem, tym razem jednak otrzymałem go do testu ze skrzynią automatyczną. W związku z tym, że pełen test tego modelu ja już zrobiłem, wszystkich, którzy nie oglądali, czy tych, którzy są po prostu zainteresowani, odsyłam do niego. Macie link w opisie do tego filmu, wyświetla się tutaj też gdzieś karta, także zapraszam tam. A ja nie będę Was zamęczał drugi raz mówieniem tego samego i dzisiaj skupimy się na skrzyni automatycznej, czy bardziej konkretnie na Sandero ze skrzynią automatyczną. Także jeśli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam. W przypadku Daci Sandero jedną z najważniejszych rzeczy, a może nawet najważniejszą, są pieniądze. A skoro tak, pozwolę sobie na początek odesłać Was na stronę partnera tego filmu, czyli Letyshops. Mam dobrą wiadomość dla tych z Was, którzy lubią oszczędzać podczas zakupów w sieci. Partner dzisiejszego odcinka, czyli Letyshops, to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z takich zakupów. Zasada jego działania jest bardzo prosta i uczciwa. Za polecenie konkretnego sklepu i dokonanie zakupu, Letyshops otrzymuje prowizję, którą następnie dzieli się z nami. Co ważne, nie są to żadne bony czy kody zniżkowe na kolejne zakupy, tylko prawdziwe pieniądze, które można wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Wtyczkę Letyshops warto zainstalować również dlatego, że w swojej ofercie posiada bardzo bogatą ofertę sklepów współpracujących. Tak się składa, że aktualnie trwa konkurs, w którym główną nagrodą jest nowy Mercedes GLA 200. Aby wziąć w nim udział, wystarczy kliknąć w link podany w opisie, dokonać zakupu na Allegro o wartości minimum 40 zł i odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe, dlaczego lubisz kupować na Allegro. Konkurs trwa do 28 lutego, a wyniki poznamy 1 kwietnia. Zasady są proste, a nagroda świetna, o czym zapewniam, bo sam takim samochodem często jeżdżę. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, oszczędzać pieniądze, a przy okazji pomóc mi w rozwijaniu kanału, kliknij w link podany w opisie do tego filmu. A teraz wracamy do Daci. I skoro zaczęliśmy od pieniędzy, to będą się oczywiście one przejawiały przez cały dzisiejszy test. To się raczej zdarza w przypadku każdego, albo przynajmniej większości testów jakiejkolwiek Daci. Ale może przejdźmy faktycznie do skrzyni, ponieważ jest kilka rzeczy, które zdecydowanie musicie wiedzieć, jeśli jesteście zainteresowani takim modelem i takim wariantem. Po pierwsze, od razu na dzień dobry staniecie przed dylematem czy przed wyborem automat czy gaz. Nie można bowiem zamówić tego i tego, czyli Dacia Sandero w wersji ze skrzynią automatyczną i z gazem nie jest po prostu dostępna. Drugą rzeczą, którą musicie wiedzieć, to to, że jest to skrzynia CVT, czyli skrzynia bezstopniowa. To jest oczywiście rzecz bardzo istotna. Ja wiele razy takie skrzynie bardzo krytykowałem, ponieważ sam z taką jeżdżę na co dzień. Jeżdżę z nią w CHRC, ta skrzynia jest bardzo słaba. Przede wszystkim dlatego, że powoduje bardzo głośną pracę silnika podczas wkręcania się na wyższe obroty. I to jest bardzo dobry moment, aby powiedzieć, że tu coś takiego praktycznie nie występuje. I to jest też dla mnie bardzo duże, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo ja zawsze jak widzę CVT, to jakby z góry nastawiony jakoś super nie jestem. Także tutaj bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. To jest skrzynia, która nie wyje, nie przeszkadza w codziennej jeździe. Oczywiście w dużej mierze łączy się to z tym, że Dacia Sandero to jest samochód, w którym praktycznie nie występuje coś takiego jak dynamika. Według danych producenta przyspieszenie do 100 km na godzinę w tej wersji zajmuje Sandero 13,4 sekundy. Także to już jest pierwsza rzecz, która o czymś mówi. Kolejna rzecz, i to też musicie wiedzieć, to taka ciekawostka. Sandero dostaniemy z litrowym, trzycylindrowym silnikiem. On może mieć 90 koni mechanicznych, może mieć 100 przy wersji z gazem. Tyle, że on wtedy też ma 160 albo 170 Nm. Tu sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ moment obrotowy został obniżony do 142 Nm. Także 13,4, 3 cylindry, 142 Nm i bezstopniowa skrzynia. Z założenia to nie jest samochód do żadnej dynamicznej jazdy, nie po to kupuje się Dacia Sandero, a szczególnie w wersji ze skrzynią automatyczną, bo ja pamiętam, że wersja ze skrzynią manualną nie dawała mi za bardzo powodów do narzekania. Tutaj nie odbierzcie tego, że ja narzekam. Ja mam pełną świadomość, do czego służy ten samochód i ważne, żebyście też mieli. To nie jest samochód do szybkiej jazdy. To, co też w tej skrzyni jest fajnego, to to, że mimo, że jest to skrzynia bezstopniowa, biegów tu oczywiście nie ma, ale ona nie zawsze, ale czasem symuluje zmianę biegów, przede wszystkim podczas przyspieszania, takiego bardziej dynamicznego. I to jest super, bo między innymi dlatego znika ten efekt, który mam w CHRC, czyli po prostu wycia. Tutaj tego praktycznie nie ma.
Oczywiście jak na miarę możliwości, bo to nie jest tak, że tego nie ma wcale, ale na pewno jest dużo lepiej niż w teoretycznie dużo lepszej, dużo droższej, dużo bardziej, nie wiem, prestiżowej Toyocie. To tu jest zdecydowanie lepiej. Z ciekawych rzeczy mamy tutaj również tryb L, który postaram się Wam to tak obrazowo wytłumaczyć. To jest tryb, który służy do takiego pomagania z wyjazdów z jakichś zasp, na przykład piaskowych czy jakichś śnieżnych. On działa na tej zasadzie, że powiedzmy wrzucając go i przyspieszając, obroty będą tak naprawdę tylko rosły. Ja sobie na przykład w tej chwili zmienię na D i obroty automatycznie spadły. Jest to coś takiego, jakbyście sobie w manualnej skrzyni wrzucili na jedynkę i cały czas na tej jedynce równomiernie przyspieszali, to obroty będą oczywiście tylko rosły. I oczywiście zaznaczam, tu nie ma biegów, tu nie ma jedynki, ale staram się to tak obrazowo wytłumaczyć. Także jest tryb, który pomaga w wyjazdach z jakichś tam grząskich terenów. No i chyba ostatnią taką najbardziej istotną rzeczą odnośnie skrzyni jest to, ile ona kosztuje, bo to nie jest mało, to jest 6000 zł. I ważne jest również to, że jeśli chcecie automat, to dostępny jest tylko w najwyższej wersji wyposażeniowej, czyli wersji Comfort. Tak skonfigurowana Dacia Sandero to wydatek przynajmniej 61 900 zł. Lub jeszcze więcej, jeśli zamówimy wariant Stepway, to będzie to kolejne 6000 zł więcej. Ale zobaczcie, w jakiej jesteśmy sytuacji. Powiedziałem, że najwyższa wersja wyposażeniowa plus automatyczna skrzynia to niecałe 62 tysiące. Na dzisiejsze czasy to jest coś, czym Dacia zabija wielu konkurentów. Ja już o tym mówiłem przy poprzednim teście, więc też nie będę ciągle mówił tego samego, ale możemy oczywiście w Daci na wiele rzeczy narzekać. I tutaj będziecie mieli rację, jeśli zrobicie to w aspekcie wyciszenia przy jakichś wyższych prędkościach, powiedzmy komfortu jazdy, pewnych materiałów i tak dalej. Ale ja myślę, że to jest oczywiste dla każdego, kto decyduje się na zakup Daci. Musimy pójść na pewne kompromisy, bo dzisiaj za 62 tysiące złotych za najwyższą wersję, no to pokażcie mi taki samochód. Tym bardziej, że to nie jest samochód wielkości Smarta, tylko jest to samochód wielkości Fabii, którą niedawno jeździłem. I w ogóle postaram się zrobić taki film porównawczy Fabia i Sandero, bo to jest bardzo ciekawy przypadek tych dwóch samochodów, gdzie dzisiaj jest Fabia, a gdzie dzisiaj jest Sandero. A jakiś czas temu były to samochody, powiedzmy, na dość podobnej półce. Także zrobię taki filmik, ale wracając jakby do dzisiejszego wątku, już do samego Sandero i przede wszystkim jego ceny, to dzisiaj ceny to jest dramat. Praktycznie w każdej marce to jest dramat, bo jesteśmy coraz bliżej tego, że za małe samochody trzeba wydać 100 tysięcy złotych. W Daci tego nie ma. W Daci, mam nadzieję, że nie muszę powiedzieć, jeszcze tego nie ma, bo jakościowo ta marka poszła bardzo, bardzo, bardzo do przodu, bardzo do góry. I to samo muszę powiedzieć o tej skrzyni. Dla mnie to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, bo spodziewałem się, że ta skrzynia będzie dużo gorsza. Także jeśli jesteście zainteresowani Dacią Sandero ze skrzynią automatyczną, to jest to coś, co zdecydowanie umili Wam codzienną jazdę. Ja taką skrzynię z czystym sumieniem polecam. Dla mnie jest to na co dzień dużo lepszy wariant niż jazda z manualem, szczególnie po mieście. Chociaż na koniec zostawiłem sobie rzecz, która w tej skrzyni, czy nie w skrzyni, w tym wariancie jest najgorsza, a mianowicie, i to właśnie duże zaskoczenie na minus, to spalanie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że teraz było zimno, czy ja jakoś inaczej jeździłem, ale raczej nie, no jeździłem tak jak zawsze. I zaskoczyło mnie to, że Sandero z automatyczną skrzynią, o ile na drogach podmiejskich takich do 90 na godzinę spalało mi w granicach 5 litrów i to jest ok, byłem w Gdańsku, pojechałem sobie w trasę, miałem w zasadzie taki dzień, że wróciłem Fabią z Gdańska, oddałem Fabię i wróciłem tą samą trasą, czyli siódemką do Gdańska, bezpośrednio jeden po drugim i ja nawet troszkę narzekałem na spalanie w Fabii, a tu było jeszcze gorzej, dlatego że ten samochód spalał mi niecałe 7 litrów, a jechałem sam do 120 na godzinę, tak jak mówię. Jechałem kawałek na autostradzie, tam już było bliżej 8, a w Warszawie to spalanie było już zdecydowanie ponad 8, a nawet potrafiło zbliżyć się do 9. Także to jest dla mnie niemiłe zaskoczenie. Spodziewałem się, że na pewno będzie dużo lepiej i też jest to, z tego co pamiętam, dosyć spora różnica w odniesieniu do skrzyni manualnej. Także miejcie to na względzie, chyba że ja po prostu jakoś inaczej jeździłem, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Sandero z automatem pali zauważalnie więcej niż ze skrzynią manualną. Mimo tego, gdybym ja miał decydować się na ten model, gdybym ja miał coś komuś polecać, to w 100% byłbym za automatem. Wyższe spalanie moim zdaniem nadal jest do zaakceptowania. Możecie się oczywiście nie zgodzić, ale ja zdecydowanie bardziej cenię wygodę i brak konieczności machania drążkiem niż to, że spalę troszkę więcej paliwa. No ale tutaj musicie ocenić już sami. Dajcie znać, co sądzicie o tym modelu.
Co sądzicie o tej skrzyni? Może nim jeździliście? Albo najlepiej, jeśli jesteście właścicielem takiego samochodu, to podzielcie się opinią z jego użytkowania. A z mojej strony na dzisiaj byłoby to już tyle. Pamiętajcie o subskrypcji i tym słynnym dzwoneczku, aby YouTube powiadomił Was, że na Automotovloga wjechał kolejny materiał. A ja będę się już dzisiaj żegnał. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.